Jak skomponować zdrowy lunchbox lub śniadaniówkę? Cześć, tu Ada, ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej. W pracy i szkole spędzacie większość dnia, dlatego dziś porozmawiamy, jak zaplanować posiłki na ten czas. Na tapet bierzemy Wasze śniadaniówki i lunchboxy. Dlaczego to takie ważne? Spożywanie pełnowartościowego drugiego śniadania, lunchu czy wczesnego obiadu pozwoli zadbać o dostarczenie organizmowi energii i niezbędnych składników odżywczych. Pozytywnie wpłynie też na koncentrację i dobre samopoczucie. Poza tym musicie pamiętać, że zbyt długa przerwa między posiłkami w ciągu dnia może prowadzić do narastającego uczucia głodu. Co się wtedy dzieje? Pojawia się chęć na wysokokaloryczne przekąski oraz większe porcje posiłków w późniejszych porach. Takie zachowania Wam nie służą, dlatego zachęcamy Was do wcześniejszego przygotowania posiłków, które zjecie w szkole lub pracy. Pamiętajcie, zgodnie z modelem talerza zdrowego żywienia, każdy posiłek powinien składać się z warzyw i owoców, pełnoziarnistych produktów zbożowych, źródeł białka, dodatku tłuszczu. Dotyczy to także lunchboxów i śniadaniówek. Zastanawiacie się, co włożyć do Waszych śniadaniówek? Mamy podpowiedź! Przede wszystkim warzywa. Surowe, gotowane, a może pieczone? Koniecznie węglowodany. Najlepiej takie, które pochodzą z nisko przetworzonych produktów zbożowych. Proponujemy kaszę bulgur. I nie zapominajmy o źródle białka. Może ryba? Posiłek możecie wzbogacić dodatkiem tłuszczu, najlepiej roślinnego. Dlatego do jego przygotowania możecie użyć oleju rzepakowego, oliwy z oliwek, orzechów lub nasion i pestek. Życzę smacznego!